Hej, Wirgliusz, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger. Widzicie, gdzie jestem? O, tak, właśnie opuściłem grotę z pazurem. Tuż po tym, jak została ujawniona informacja o tym, że to Magus stworzył Lavosa. Więc powinniśmy się zaraz udać do średniowiecza, ale wiecie co? Właśnie przeszedłem grot nowa i mam po... walki po dziurki w nosie. Więc zróbmy sobie odprężający odcinek, co? W końcu jesteśmy w rodzinnym miasteczku, możemy się troszeczkę rozerwać. To jest dom Eli. Eli mieszka sobie na tej małej wysepce i gdy tylko wrócicie w okolice wioski Trus po walce z pazurem, warto tutaj zajść. W samym domu nie ma nic interesującego, żadnych skrzynek, zaręczam. Jest tutaj mama Eli, Lara. Eli i Taban mają w głowie tylko te swoje zabawki. I Taban! To nasz dzisiejszy zarobek. O wszystkim pomyślisz. I mama Eli nigdy nie rusza się z tego krzesła. Zawsze siedzi w tym jednym miejscu, kiedykolwiek byście do niej nie zaszli. No cóż, zasłońmy jej żaluzję. O, chyba się nie. W porządku. Więc chodźmy do Tabana. On ma nam coś ciekawego do powiedzenia i pokazania. Doskonałe wyczucie czasu. Zdobyłem kamizelkę Tabana. Oto moje największe dzieło, maksymalna obrona dla mojej córki. Co jakiś czas, jeżeli wpadniecie do domu Eli, nie musicie mieć nawet Eli w drużynie, Taban da wam specjalną zbroję lub hełm, które są naprawdę, naprawdę dobre, dlatego warto tutaj wpadać od czasu do czasu. Widzicie? Ta zbroja nie dość, że jest lepsza od tytanowej kamizelki, dodaje szybkości, to jeszcze dodatkowo chroni przed ogniem. Jest to wybitna zbroja i jest świetna, jedynie największą jej wadą jest to, że aby móc korzystać z przywileju jej posiadania, trzeba mieć Eli w drużynie, ponieważ zbroja ta nie pasuje na nikogo innego. Jest specjalnie zrobiona dla Eli. No cóż, skoro mamy już to z głowy, chodźmy do sklepu Trus. Czy ta twarz nie wydaje wam się znajoma? Zapraszam! Ej, Fritz, pamiętasz mnie? Wirk! Przyjacielu! Ocaliłeś mi wtedy skórę! Facet! Moje życie wisiało na włosku, wybrałem się na zakupy, a skończyłem w więzieniu z paczką złodziei. Władze chciały mnie stracić bez procesu. Co im się u licha stało? Jesteśmy ci dozgonnie wdzięczni. Mam nadzieję, że ojciec się o tym nie dowie. Dostałem 10 eterów drugiego stopnia. Siemanko! Tato! Pracujemy? Oczywiście! Prawda? Tak! Cóż, w porządku. Wirk, jestem twoim dłużnikiem. I z Sknerą. Twój syn przynajmniej mi coś dał. Przejdźmy do interesów, Wirk. Kupuj, co chcesz. Tak, jeżeli ocalimy Fritza w więzieniu, pamiętacie to ten, który był przykuty do gilotyny, to on da nam w podzięce te 10 eterów drugiego stopnia, kiedy tylko przyjdziemy do sklepu jego ojca. I tak w zasadzie w sklepie nie ma nic specjalnie interesującego, mam wszystko, co chciałem mieć, więc mogę równie dobrze mogę wyjść. Dzięki i porozmawiać z jego narzeczoną, albo nie, w porządku. Wychodzimy i zajdźmy sobie do... rezydencji? Nie, wybaczcie, nie ten pokój. Nie ten dom. Chciałem zajść do domu burmistrza, ponieważ coś tam pominąłem. Otóż, jeżeli zejdziemy tu na samym początku gry, możemy zdobyć dodatkowe pieniądze. Przypomniał mi o tym LC Syntrax, alias Lavoscore. Otóż, jeżeli porozmawiamy z tym staruszkiem, będzie chwalił wasz potencjał i opowie coś o technikach, niezbyt przydatna informacja, ale jeżeli zagadniemy do niego drugi raz, pochwali nasz zapał i da nam 300 sztuk złota. 300 sztuk złota na tym etapie to nie jest zbyt dużo, ale na początku, na samym początku w grze naprawdę się przydaje. I to chyba wszystko tutaj. Więc wróćmy do naszego domu. Rezydencja. Chyba tutaj jeszcze nie byłem. Sekundę tylko. W zachodnich lasach była kiedyś katedra. Ciekawe, co się z nią stało. Spaliłem ją.
Okej, dom Wirka, tutaj chciałem się znaleźć. Możemy pobawić się znowu z naszym ukochanym kotkiem. I cześć, mamo! Wirk! Wirk, tak się o ciebie martwiłam, podobno chciałam cię zabić, syneczku. Och, nie strasz mnie! Tak, mamie Wirga chodzi o tę egzekucję, do której na szczęście nie doszło. Dzięki naszej wybitnej ucieczce z więzienia i pomocy naszej tutaj kochanej przyjaciółki. Och, nie strasz mnie. Żeby porozmawiać z mamą normalnie, musimy wyjść z domu i wejść z powrotem i wszystko będzie już w porządku. Tak jak mówiłem, będę przedstawiał członków drużyny dla mamy Wirga, ponieważ zawsze wiąże się to z dosyć ciekawym komentarzem. Dzień dobry! Eli, jak dawno cię nie widziałam. Byłam trochę zajęta. Nie pozwól, żeby życie przeleciało cię koło nosa, kochanie. I pozdrów swoich rodziców. Okej. Dobry Boże! Eli, czy to jeden z twoich wynalazków? Witam, jestem Robo. Wirk to mój przyjaciel. Jaki grzeczny. Trochę dziwny, ale dobrze ułożony. Powinieneś brać z niego przykład, Wirk? Mamo... W porządku, i to chyba wszyscy. Tak, i teraz chodźmy na festyn, ponieważ jest tam jeszcze coś, co chciałem wam pokazać. Tak, jeśli jeszcze się tego domyśliliście, ten odcinek nie ma nic wspólnego z fabułą i jeżeli chcecie, możecie go równie dobrze pominąć. Przynajmniej zdaje mi się, że nie ma nic wspólnego z fabułą. Otóż, jak już wspominałem, jest jeszcze dodatkowy sposób na zarabianie srebrnych punktów poprzez obstawianie wyścigów. Jest to... I ta gra nie zawsze polega tylko na szczęściu, bowiem jeżeli porozmawiamy z tym staruszkiem, będzie on mógł nam podpowiedzieć, który zawodnik wygra. Jest to dosyć przydatne, ale z tego co się orientuję, może on nam podpowiedzieć jedynie 3 razy. Również jest na festynie jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać, a mianowicie... Oto słynny namiot strachu wydaje swoje 0 srebrnych punktów. Zalecane towarzystwo dorosłych. Tak, ona zawsze będzie mówiła o liczbie takiej liczby srebrnych punktów, jaką obecnie posiadamy. Ja niestety nie mam przy sobie żadnego srebrnego... Nie mam na karcie żadnego srebrnego punktu, więc wypadałoby trochę zarobić, abym mógł wydać je w namiocie strachu. Będą tam 3 dosyć ciekawe gry, a za zwycięstwo w każdej z tych gier dostaniemy przydatne fanty. Więc... No cóż, jak tylko uzbieram odpowiednią ilość srebrnych punktów, najlepiej wszystkie pełno, do 200, to pokażę wam te gry. Na razie jednak również chciałem powiedzieć, że... Tylko tak nadmienić, że mam troszeczkę wyższy poziom niż poprzednio i nauczyłem się dodatkowo jednej techniki, ale nie bójcie się, poziom nie jest specjalnie wyższy i... Ja technikę na pewno wam pokażę przy okazji najbliższej walki. Oraz udało mi się już pokonać Spekia w drugiej formie. Widzieliście już tą walkę, dlatego nie będę wam jej pokazywał. Więc... do zobaczenia za tą chwilkę, kiedy uzbieram odpowiednią ilość srebrnych punktów.